Ponieważ ostatnio słyszałem o tym, że Slenderman gdzieś w Polsce się pojawił, stwierdziłem, że warto poszukać informacji w internecie o nim. Co? Sprawdź... Jakim Slendermanie? No, o tym... Co ty masz na głowie? No skąd kompas się przestałem? No bo muszą wyknąć. Widzowie, chodzi o to, że Slenderman... O, wiesz, co jest Slenderman? Tak, ten wielki, szczurowaty, wysoki facet. Poszukamy ci informacji na temat tej postaci, gdzie on może być i wiesz co zrobimy? Postaramy się go znaleźć. A wy oczywiście subskrybujcie ten kanał, zostawcie łapki w górę. Dobijamy pół miliona na tym kanale. I widzimy się w następnym odcinku, jo. Tak, słuchajcie. Nie, oczywiście, że nie. Baboszko! Prawdziwa historia Slendermana, Slenderiny i Granny. Yes. Odpalamy. To wszystko jest powiązane ze sobą? Tak. Slendera to Simon. Simon był bardzo specyficznym dzieckiem, ponieważ jako dziecko uwielbiał się bawić w lesie. Najbardziej creepy było... Bardzo specyficzne dziecko lubiło się w lesie bawić, jak było małe. Normalne. Masakra. Normalne. Nawiedzony skurwysyn mały. No najgorzej na świecie, widzowie. To, że często bawił się sam w nocy, w ciemnym lesie, niczego się nie bojąc. Gdy miał... W ciemnym lesie! Niczego się nie boję! Mogłem dosłuchać kawałek dalej, żeby był sam w lesie i było ciemno na armatek. No to jest nienormalne. No i słupek tam był jeszcze. I słupek był. Ale ja, gdy się ściemniało jako dzieciak, nie było szans, żebym przeszedł przez drogę sam. Przesrane, coś dzwoniłem... zaślisz, stało tam tak. W liściach czy w czymś, koniec. Jest tak, dokładnie. Ja dzwoniłem po rodziców, mówię, przyjedź po mnie, bo jest lipa. Oglądamy. Jego dom spłonął i niestety jego rodzice zginęli w pożarze. No widzisz! Simon natomiast uratował się od po... I co, dziwi cię nadal, że sam w lesie chodzi po ciemku, jak nie ma rodziców, nie ma gdzie znaleźć ich w ogóle? Dobra. Mnie to nie dziwi wcale teraz, widzowie. Musi się odkuć. Kurde, ale to jego rodzice zginęli. W stronę lasu. Spotkał na swojej drodze malutki, ciemny, creepy domek. Creepy ten dom domek. Należał do Jenny, czyli naszej kochanej babci. Babcia ugościła Simona, a następnie zaczęła się nim opiekować. Granny była wdową. Jej mąż dawno temu umarł. Opiekowała się córką imieniem Angeline, czyli... Czyli tak, typek, ten mały gnój, co nie ma rodziców, teraz już kumamy, po ciemku poszedł do lasu, spotkał domek Granny, czyli tak. W postaci z bajek, co ja myślałem, że jest... To po prostu bajka wymyślona, że gra. Tak. A tu się okazuje, że to jest prawdziwe. Babcia Slendermana. I ta babka mieszka sama, ale miała jeszcze córkę Angeline. 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 Tak. A mi się podoba to imię. Angeline. Angeline, z angielskiego wszystko. Tak. No i chyba tyle, no to dobrze, to na pewno będzie fajnie. Też mama od Slendriny. A, mama od Slendriny jeszcze lepiej. Zostali razem, a gdy skończyli 17 lat, zakochali się w sobie. Musieli! Kto? No Slenderina i Slenderman. W sensie a dziecko. Angelina, Angelina i ten chłopak. A jak on się nazywa? Jeszcze chyba nie powiedzieli. Nie powiedzieli, bo nie ma imienia chyba. Aaa, Slenderboy. Bardzo dużo ze sobą czasu spędzali spacerując po lesie. Ale jednej nocy Angelin zgubiła się w tym lesie. Simon znalazł ją nieprzytomny... Simon! Tak, Simon. Simon i Angelin. Ja pierdolę. Rany na nodze. Simon zaniósł ją do domu, natomiast babcia opatrzyła jej rany na nodze. Gdy Angeline się obudziła, opowiedziała o pewnym bardzo dziwnym zdarzeniu. Powiedziała, że została ogryziona przez wielkiego psa. Psa z czerwonymi oczami i wielkimi zębami. Zaczęła krzyczeć, że potrzebuje jakiegoś lekarstwa, bo ma w sobie jakąś dziwną klątwę. Bała się pani... Mocne. Mocne. Czyli całe to wszystko, całe intro i cała historia Slendermana zaczyna się od tego, że dziewczynka została Angeline. Została ugryziona w kostkę. Przez psa, która miała czerwone oczy, wielkie kły i ona zaczęła krzyczeć, że jest to klątwa jakaś. To jest początek i ona mówiła, że teraz jest klątwa, że nie wyleczy pewnie ta babka, że w jakiś specjalny sposób. Słuchaj dalej. Ja pierdolę. Wszyscy myśleli, że Angeline jest chora psychicznie. Zaczęła jeszcze o tym opowiadać, że gdy była nieprzytomna, śniło jej się, że jej córka... Jak ona tak wyglądała, to jojo. Człowieku, Slenderina jaka. Angeline Slenderin. Angeline. Angeline. Boże, z taką japą w ogóle, to ja bym nie wychodził z domu do lasu nawet. Sarny są w lesie, bójcie się, człowieku. Będzie przeklęta. Sprawa ucichła. No i bardzo dobrze. Widziałeś jej mordę? Może nie powiedziałem jeszcze, ale masakrycznie jest. Postanowili się wyprowadzić i zmienić dom. Urodziła się Slendrina. Dlatego, że ugryzł ją pies. Ty, ale czekaj, ona... Ugryzł ją pies. Ugryzł, zmienili całą chatę, okolicę i wszystko, bo dziewczynkę nie, bo pies. Oni dorośli, stary, oni aha. Dorośli się wyprowadzili, to jest normalne. Aha. Ale okazuje się, że oni mieli córkę teraz, Slenderinę. Czasu Simon oraz Angeline postanowili się wyprowadzić i zmienić dom. Urodziła się Slendrina. Slendrina! Slendrina! Slendrina, dobrze. Wszystko było z nią w porządku, wychowywała się w kochającej mojej rodzinie. Ale co każdy myślał, że klątwa już nie nadejdzie.
jednak gdy skończyła 14 lat, klątwa ją dopadła. Pewnej nocy, podczas gdy Slendrina bawiła się ze swoim ojcem Simonem w lesie... Oni jacyś z wyrolami są, żeby w nocy chodzić się bawić w lesie. Tak, tak. I jeszcze ojciec zabiera swoją córkę w nocy do lasu, żeby się pobawić. Napiszcie, widzowie, czy wychodzicie do lasu, jak jest ciemno, bo to jest chore. Chore? Jednak tak. Uważam, że to jest zwyrolstwo. Ja się nie dziwię, że Slenderman jest tak przesrany. A wiesz, co jest najgorsze? No. Że idziesz w nocy do lasu i straszysz lisy, sarny, bo one w nocy się boją, no bo muszą być w nocy w lesie, a w lesie w nocy jest strasznie. Całkowicie też nago biegam po lesie w nocy i straszę zwierzęta. Całkowicie się zgadzam, wsadzam sobie marchewkę, do buziki łazę, do tyłka i biegam. Jak to strane. Z jednej strony mnie sarna pocałuje, a z drugiej dzik będzie lizał po dupie, więc jestem zachwycony tym. Postać wyglądała jak Angelina. O, na niebie. Matka Slendriny. Slendrina przestraszyła się tego zjawiska i czym prędzej zaczęła biegnąć do domu sprawdzić, czy coś się nie stało matce. Ja jestem z wyrolem, bo ja się śmieję w tym momencie, gdy jest strasznie. Slendrina ucieka, stary, na niebie się pokazała twarz jej matki. To ty co musiałeś przesrać sobie w szkole, żeby już na niebie była nawet... Taki ojciec z pasem już stał, jeszcze do domu nie dotarłeś. Ale jak na niebie od matki zdjęcie, w sensie morda matki? To musiała przez mgłę jakąś czy coś? Zdawało jej się. Chora jest, psychicznie. Miała 14 lat? Problemy? Tak jest. No, więc zobaczymy, co ona zobaczyła tak naprawdę. Gdy Simon w końcu dobiegł do domu, zastał na łóżku martwą Slendrinę i Angelin. W rozpaczy... To Simon widział to zdjęcie matki na tym? Nie, córka też. Uciekła i Simon uciekł. I on zobaczył martwą matkę na łóżku? Znalazł ich! Zastał na łóżku martwą Slendrinę i Angelin. W rozpaczy Simon pobiegł do kuchni, chwycił za nóż i popełnił samobójstwo. Nie! Nie! No, zabił matkę, żonę. Ale i stary, siebie. Całe życie... Gorzej niż Romo i Julia. Całe życie, stary... A nie, zabił ich sobie. Co? Nie. No, stary, całe życie mu się popsuło w jednej chwili. Córka nie żyje, żona nie żyje, tylko babcia żyje, która i tak zaraz umrze, bo ma już ze 100 lat. No i pewnie wrzuca dzieci do piekarnika ta babcia, no bo to no stara właśnie. Baba, jeszcze to jest grane na dodatek. No właśnie. Ja powiem tak, przesrane, ale przesrane to co oni stworzyli po tej śmierci potem. To dopiero jest przesrane. Jednak tylko głupia zabawa. Slendrina i Angelina postanowiły zrobić głupi kawał Simonowi. Poszły do kuchni i zastały Simona leżącego w kałuży krwi. I to też był prank! Nie. Ale głupota, zrobisz taki żart, że umierasz? Tak. Stary, kto? Twój mąż, twój ojciec popełnia... Napiszcie w komentarzu, co zrobiliście gorszego niż to. Jednakże kogo znajdziesz w nocy, w ciemnym lesie? Zrezygnowane wróciły do domu, ale... Simona nie było już w kuchni. Slendrina oraz Angelina zaczęły szukać Simona. Znalazły go w sypialni, leżącego na łóżku. Pomalutku się podniósł i zabrał duszę Slendriny i Angeliny do piekła. No i bardzo im dobrze ogólnie rzecz biorąc. Robiły pranki, to teraz dusza im została zabrana. Tak. No i bardzo dobrze, niech jego jajca świecą nad ich duszami. To tam jak to się... Jak taki prank zrobiły? Mają za swoje zasrane. Proszę uprzejmie. Jego jajca świecą na... Proszę uprzejmie. Tego czasu Slendrina i Angelina zaczęły straszyć w domach. W domach czy w tamtym domu? Bo to jest bardzo ważne. Czy w tamtym domu, czy w domach wszystkich? Bo jeśli we wszystkich, to już wiem, co nam napierdziela teraz na dole. To bo coś słyszałem. Ale to dobra, nieważne. Natomiast po klątwie twarz Simona stała się taka pusta, taka bez wyrazu. Żadnych brwi, oczu. Może zgolił brwi, no to można. Pogolił cały łeb, pranka zrobił w klisie. Stały się strasznie długie, a z pleców wyrastały mu macki. Matki? Slenderman zaczął straszyć Angelina. Po ciemnych lasach, szukając dzieci, z którymi by mógł się pobawić. Pobawić?! Slenderman jest przesrany. Jeszcze coś powie? Okej, moi drodzy, jak wam się taka historyjka podobała? Napiszcie... Bardzo mocna. Dzięki panie juniorski, panie juniorze za fajną historyjkę. Opowiedziane dobrze, cała historia jest opowiedziana, straszne. Ogólnie rzecz biorąc. I teraz mam do ciebie dobrą informację. Nie idzie do lasu, nie ma szans. Szukamy, widzowie, napiszcie co chcecie. Nie, żebyśmy nie. Napiszcie, nie. Napiszcie w komentarzu, czy chcecie Slendermana. Co za gnój, ja idę stąd, nie. Jeśli nie! Tak! Nie! Jeśli widzowie napiszą w komentarzach nie! Chociaż jeden komentarz, że chcecie, żebyśmy poszukali Slendermana z Jackiem Frostem,
to od razu idziemy. Jak ja zobaczę jeden komentarz pod filmem, to od razu idziemy. Także koniecznie zostawcie łapki w górę. Jedna łapka w górę, idziemy od razu, więc łapkujcie. Co nie będzie? Odcinka! Będzie, oczywiście, że będzie. Widzowie, już zostawiają w tym momencie. Nie! Widzowie, ja jeszcze znalazłem jakieś tutaj historie. Na przykład jest napisane coś o Billu i Jim Veyra. Natknęli się w lesie na coś, co miało na zawsze odmienić ich życie. I być może zmieni też dzieje ludzkości. To byli bracia w ogóle. Ej, odkryli... Co? Wydrukowałem coś, dlaczego nie powinniśmy właśnie iść do tego lasu. Masz. Co ty znalazłeś? Widzowie, sami zobaczcie to. Patrzcie na to. Co to jest? Pełne imię. A, Slendermana, no tak. Co tu jest? Nieznane jest imię, bo nie ma na imię Szymon ani Simon. Nie jest znane jego imię. Co ty gadasz? Dlatego nie możemy tam pójść, to po pierwsze. No. Po drugie, jego pseudonim Slenderman. To jest drugi argument. Wiedzieliśmy to wszystko. To jest drugi argument, który powinien cię przekonać do tego, żeś ogarnął dupę i nie szedł tam. Trzeci argument, przechyl się tam w tamtą stronę i popatrz. Bo będziesz z tego powodu, debilu. Co będę z tego powodu? Pseudonim Smukły. Lim Slim Shady. Lim Slim Shady. Lim Slim Shady. Teraz tak, jest to potwór stworzenie. Okej. Czyli nie człowiek. Nie człowiek. Zajęcia, polowanie na ofiary. No żeś, czy ty jesteś normalny? Przecież to jest jedyne jego zajęcie, co ma... Polowanie na ofiary, jakby miał CV, to by napisał coś tam Word, coś tam Excel i tak dalej. Prawo jazdy. Zajęcia, hobby i tak dalej. Polowanie na ofiary. Zajebiście! No dobra, to się źle zapowiada, że... Zdolności, macki. Od kiedy macki to są zdolności? To są? To nie, to jest ciało. To jest no właśnie, postura. Dobra. To jest... Macki, no, teleportacja, wywoływanie szaleństwa, telekineza, zniekształcanie w audio, aura, nietykalność. Nieśmiertelność. Pirokineza. Pirokineza? Co to jest? To jest coś jak piroman, a nie, to nie jest, że z kulami chodzisz? Chyba tak. Dobra, coś takiego. Nieśmiertelność, podstęp, siła, hipnoza i kontrola umysłu. To jest wszystko, co mieliśmy przez ostatni miesiąc innych postaci. On ma to jedno, całe. To jest najmocniejsza postać, jaka mogła być. Chory jesteś, człowieku, Slenderman, kolejna rzecz. Co to jest? Człowiek, uwaga, ten złoczyńca został uznany za czyste zło. Czyste, nie brudne. Człowiek! To są jakieś głupoty, stary. Człowieku, to jest czaszka czerwona. No jest dobra, to już nie idziemy do lasu, bo tu jest czaszka czerwona. No i się rozumiemy w końcu, no. Nie, Jack, ja zaraz poszukuję do końca. W związku z tym, że jest jedynym z najgorszych złoczyńców, pozbawiony jakichkolwiek pozytywnych cech i bez żadnych szans na nawrócenie się, nazywa się Mr. G. Mr. G. Tak. Kłamczuchu najgorszy. Sprawa, mówisz jak Slenderman, nie możemy iść tam. Naprawdę, tu jest napisane... Co? Złoczyńca się dopuścił, albo jeśli posiada jakieś humorystyczne, komediowe momenty, to ich nie ma. Co? Nie, czekaj. Albo jeśli posiada jakieś humorystyczne lub komediowe momenty, to nijak one nie umniejszają dokonanych przez niego nikczemnych czynów. Dla tego rodzaju złoczyńców robienie złych rzeczy jest tak naturalne jak oddychanie. No, słyszysz? No, ty, na porządku dziennym to robię, a ty chcesz iść szukać Slendera. I sobie napiszcie w komentarzu, czy nie, w ogóle ten chłopak nie oszalał do końca. Co tu jest napisane jeszcze? Nie wiem. Tak, gość w czapce to Jack Frost, śmierdzą mu skarpetki i jest boi dupą. To jest napisane, bo... Ja do żadnego lasu, nigdy w życiu mnie nie namówi, że szedł do jakiegoś zasranego lasu. On się zajmuje, stary, nigdy w ofiar. Życiu! Co ty robisz na co? Jestem ofiarą. No właśnie. I on mnie zabije pierwszego i ciebie drugiego, ja no idę. No właśnie, nigdy się na to nie zgodzę. No właśnie. Co? No zaraz będzie ta pizza, no nie przejmuj się. Mówiłeś, że mamy nie iść do tego lasu, a poszliśmy, gdzie jest pizza! Nie będzie żadnej pizzy! Dobra, masz, ale stary, to była pułapka po prostu. Idziemy sprawdzić, gdzie jest Slenderman, stary. Znam cię japę, idziemy. Widzicie, to jest najstraszniejsza seria na moim kanale, a ten żre pizzę grubas najgorszy. I nawet nie zauważył tego. Nie wiem, czy to widać, ale zobaczcie, co tam zwisa. To są Jacka majtki. Zobaczcie, co ono. Po dupie się drapie. Zobacz, chłopie, siadaj na tym, siadaj na tym. Na tym? Nie! O Jezu. To jest miejsce dzików. Ej, co to? Ej, ktoś tu normalnie przywalił, patrz. Tutaj. Jezu, zębami chyba. Proponuję tak. Jesteśmy w lesie, gdzie tak naprawdę... Jest strasznie niebezpiecznie. Jest strasznie niebezpiecznie. Dzwonię po detektywa, żeby przyjechał w tym momencie tutaj i idziemy razem. On może nam coś podpowie. Tak, ty pójdziesz z detektywem. Zarąbisty plan. Nice! Czy ja powiedziałem, że ja z detektywem? My z detektywem, Jack. Chodź tu. Dobra. Nigdzie nie uciekasz. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, chciałbym hawajską na cienkim cieście i pepperoni. A
To chyba pomyłka. No jak? Nie! Nie wiem, czy pan mnie pamięta, ale pan był u mnie kiedyś, szukaliśmy Slendermana, w sensie znaleźliśmy u nas na podwórku. Czy pan się jeszcze zajmuje tą sprawą, czy nie? To ty wiedziałeś? Ta sprawa została zawieszona. Zawieszona? Z powodu braku dowodów. Braku tropu. Braku tropu, czyli to się gdzieś przerwało. Wie pan, co za pech? To niestety rozwikłamy tą zagadkę innego razu, miłego dnia. Gdzie? Nie, kolega się przejęzyczył, bo co się mu się pomyliło w głowie. Chodzi o to, że jesteśmy w lesie, gdzie znaleźliśmy pierwszy trop w internecie. Czy mógłby pan tu przyjechać do nas? A ma pan coś dla mnie? Coś nowego? Nie, chyba nie. Jak nie ma pan czasu, to nie ma problemu żadnego. Jak już pan nie fatyguje tu. Nic nie ma. Nie ma pizzy. Niech pan powie, czy to są żarty, czy... Nie, no nie żarty, tak, kolega... Tak, są, kolega, są, kolega, są. Kolega żartował, to prawda, ale ja nie żartuję, naprawdę jesteśmy w lesie, gdzie jest pierwszy trop Slendermana, proszę przyjechać. I niech pan zgadnie, który z nas jest Dobrze, spotkajmy się w domu, zobaczymy, co pan dla mnie ma. U nas w domu? Tak. A pan wie, gdzie my mieszkamy? Ja wiem wszystko, proszę pana. Dobra. To za godzinę się widzimy u nas w domu. Jack, wracamy. Do widzenia. No i widzisz, jedziemy do domu, dogadamy się z detektywem i jesteśmy tak naprawdę już na dobrej drodze, żeby go znaleźć. Slendermana. Żeby ukończyć swój żywot marny, ale przynajmniej z pizzą. Dziękuję. Let's go. A wy widzowie, zostawcie łapki w górę, subskrybujcie ten kanał i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, yo.